Cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Galloquero w grze Hood, Outlaws and Legends. To co widzicie jest przedpremierowe, gdyż premiera samej gry będzie 10 maja. Natomiast ci, którzy dokonali pre-purchase, czyli wykupili grę w przedsprzedaży, mają dostęp 3 dni wcześniej. Oczywiście kupując grę pomiędzy 7 a 10 w dalszym ciągu kwalifikujecie się do tego, aby zagrać, więc myślę, że to jest jakaś zachęta. Gra kosztuje raptem 89 zł. Nie jest to dużo jak na taki tytuł, nazwijmy to multiplayerowy. Ukradnij klucz do skarbca. Znajdź skarbiec. Ewakuuj się ze skrzynią. Jak widać, mamy polski język, więc jest dobrze. Na czym gra polega? Przekonajmy się. Napad. Jesteś banitą. Twoim celem jest wykradnięcie państwu złota, które potem rozdasz ludziom. Najpierw musisz znaleźć szeryfa i podwędzić mu klucz. Ruch i kamera, ok. Sprawdźmy w ogóle tutaj grafikę może. Pełen ekran w oknie. Nie, w ogóle pełen ekran. Pełen ekran. Synchronizacja włączona, rozmycie w ruchu włączone, ultra wysoka, wszystko na najwyższych, ok. Mam rozumieć, że będąc w trawie jesteśmy w ukryciu. Strażnik lasu. Robin jest zabójczy na dystans, ale dość słaby w walce wręcz. Likwiduje swoich wrogów z daleka, a potem znika. Może szybko zabijać gwardzistów strzałem w głowę z łuku. No, coś tak troszeczkę przycina, widzę. Strzały sobie bierzemy, ok. Kucanie. C. Maskowanie. Kucaj w krzakach lub za osłoną, aby uniknąć zwrócenia uwagi wrogów. Gdy znajdujesz się w całkowitym ukryciu, twoja postać ma białą otoczkę. Jeśli zwrócisz uwagę, gwardzistów ogłoszą stan wysokiej gotowości, zablokują trasy i wezmą posiłki. Gwardziści cię nie zobaczą, jeśli przykucniesz w krzakach. Widzą mnie, jeśli... Nie widzą mnie, dobra. Skrzynki z amunicją. Podejdź do skrzynki z amunicją, aby uzupełnić zapasy. Strzelaj w sznury, aby je obniżyć. Okej. Okay. Mamy, widzę, swego rodzaju połączenie Hunt Showdown z... poza obszarem gry, dobra. Z takim trochę Warhammerem, Vermintide. Chociaż nie, w sumie co ja gadam, Warhammer Vermintide to jest taki troszeczkę, można by powiedzieć, hack and slash. W czasie kucania dokonuj zabójstw od tyłu na nieświadomych twojej obecności wrogach. Dokonaj zabójstwa E. O, brutalnie. Powalanie wrogów napełnia twój pasek zdolności. Każda postać ma unikatową zdolność, której można użyć po jej pełnym naładowaniu. Zdolność bystrego wzroku Robina pozwala mu wystrzelić wybuchową strzałę. Przygotuj zdolność Q. Blokada umiejętności. Podniesienie alarmu tymczasowo wyłącza ładowanie i aktywację umiejętności, aż przeciwnik zginie lub zgubi twoją postać. Przytrzymaj celowanie. Nie, no, powiem szczerze, że troszeczkę to przycina z tego, co widzę. Komunikacja. Banici z twojej drużyny będą widzieć wrogu i ważne punkty, które oznaczysz. Koło amunicji pozwala na wydawanie drużynie rozkazów. Naciśnij oznacz, przytrzymaj komunikacja. Do ataku brońcie mnie, idźcie tutaj do mnie. No dobra, ale co ja mam zrobić, bo ja mam podwędzić mu klucz, tak? A, okej. Okay. O. Okej. Okay. Łowczyni. Z
Specjalność Marianne jest maskowanie się. Może szybko likwidować gwardzistów z dowolnego kierunku. Umiejętność Sound pozwala jej poruszać się i być niezauważoną aż do momentu wyprowadzenia ataku. Podwędź. Musisz bezszelestnie podwędzić klucz od szeryfa, inaczej zabiję cię jednym ruchem. Wyrobiłem się. Okej, ona ma taką kuszę, widzę. Dobra, chyba się nie muszę skradać. Aha, dobra. Ogarniam już, co trzeba zrobić. Już tu mamy skarbiec, co ja sobie poleciałem za Robina. Szeryf to taki dosyć konkretny, widzę. Odwróć się w punktach kontroli. Kontrolowanie punktów pozwala ci pozostać blisko akcji. Punkty kontroli pozwalają po śmierci odrodzić się bliżej celu. Broń ich, ponieważ mogą zostać zajęte przez drużynę wroga. Kłócnica osłona, by pozostać w ukryciu. Nice. Okej, zabójstwa z tego co widzę tutaj odnawiają nam nasze... Odnawiają nam nasze... Tak jakby ultimate, tą zdolność specjalną. Odwracanie uwagi. Gwardziści będą sprawdzać kroki i inne odgłosy. Odwróć ich uwagę gwiżdżąc lub rzucając kamieniami. Na RC to mamy. Tak nie bardzo chcą w ogóle współpracować ze mną. Dobra, nie mam pojęcia, czy ja dobrze idę. Ale uznajmy, że tak. Dobra, zrobiłem to w jakiś sposób, no ale zrobiłem to troszeczkę źle, bo oni w tym momencie mogą mnie zauważyć i non podniosą alarm. Banici mogą znaleźć w skrzyniach ekwipunku wyjątkowy ekwipunek, taki jak bomba dymna Marianne, która ogranicza widoczność gwardzistów. Wyposaż ekwipunek. A, bo to jest tutaj. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie miałem wszystkich zabić tam z drugiej strony w sumie. Ale kto wie. Dobra. Dało ci się otworzyć drzwi skarbca, ukradnij skrzynię. Otwierają się te drzwi, otwierają. Jest kuferek. Jestem ciekawy, czy tutaj jest voice chat. Mistyk. Tu, kto wszechstronny wojownik walczący wręcz. Używając cepa atakuje gwardzistów tak, aby pozostać poza zasięgiem ich broni. Umiejętność instynktu pozwala jego drużynie zobaczyć pobliskich wrogów i leczy rany sojuszników. Podnieś. Co mam podnieść? Drzwi? Masz skrzynię. Trzeba ją zabrać do punktu ewakuacji. Wniesiesz skrzynię, twoja umiejętność ładuje się szybciej. Hałas może przyciągnąć uwagę pobliskich gwardzistów. Poruszaj się ostrożnie. Okej.
Nie wiem, czy to tak miało wyglądać. A, zabiła go, dobra. Jak jestem poza... A, pójść skrzynię. Użyć zdolności sprzedalnej. Umiejętność tułka podświetla pól bliskich wrogów i uzdrawia sojuszników. Rozumiem, czy to jest taki, nazwijmy to, wojowniczy kapłan. Okej. Pięknie. Wciąganie. Gdy skrzynia zostanie już umieszczona w urządzeniu do wydobywania, musisz ją wciągnąć wciągarką w bezpieczne miejsce. Do wciągania może dołączyć drugi banita, aby przyspieszyć ten proces. Postacie walczące wręcz wciągają szybciej. W meczach PvP dwie drużyny banitów będą rywalizować o tę samą nagrodę. Brońcie skrzyni i nie pozwólcie drugiej drużynie jej odebrać. A, muzyka jest całkiem fajna, muszę przyznać. Nagrodę ewakuacji. Nie doczytałem tego niestety. Bojownik. John jest bojownikiem. To doskonały wojownik w walce wręcz. Jego siła pozwala mu unosić kraty i poruszać się szybciej ze skrzynią. Jego zdolność gniewu zapewnia mu lepsze parametry życiowe i nieskończoną wytrzymałość. O, ten to szybko tutaj. Przytrzymaj, przyjdź naprzód. Puść. Okej, w ten sposób. Będę walczył? O Jezus. Stan wysokiej gotowości. Jeśli zauważą cię gwardziści, region mapy, w którym przebywasz, wchodzi w stan wysokiej gotowości. Pobliskie kraty opadają. Wezwane posiłki zostają posiłki, które zbadają twoją pozycję. Jeśli zobaczą cię ze skrzynią, wszystkie obszary na stałe wejdą w stan blokady. Szeryf i posiłki spróbują cię wtedy przechwycić w punkcie ewakuacji. Bo on to dostał z takiej odległości? Walka wręcz. Postaci walczące wręcz są ekspertami od walki z bliska. Potrafią blokować nadchodzące ataki i zadać spore obrażenia. Spacja, przytrzymaj blokowanie. Lekki atak. Przytrzymaj blokowanie. A, jest wytrzymałość to niebieskie. Rozumiem. F. Zablokowanie celu. Zablokowanie w odpowiednim momencie spowoduje sparowanie ataku i zachwianie wroga. Miecz wroga zabłyśnie w momencie odpowiedniego doparowania. Okej. Próbujemy. Dobra, mam. A, tutaj jeszcze kolejni przybiegli. Postacie walczące wręcz mają lekkie i mocne ataki. Atakowanie i blokowanie zużywają wytrzymałość, a ta odnawia się powoli. Jeśli zużyjesz całą wytrzymałość, nie będziesz w stanie atakować ani blokować. O, trochę nie wyszło. Nie atakujesz? Aj, za wcześnie. Za wcześnie znowu. Oj. Yeah. I po tobie, koleś. Przygotuj zdolność. Zdolność żona zapewnia mu nieskończoną wytrzymałość i zwiększoną odporność na obrażenia. Pomóż przy wciągarce, dokończ ewakuację i ucieknij. Powiem szczerze, podoba mi się ta gra już. Koniecznie w komentarzach dajcie znać, co o tym sądzicie oczywiście. Zachęcam do subowania, zachęcam czym prędzej też również do wspólnego grania. Stwórzmy community od zera. O, o.
powalenie szeryfa. Szeryf może zostać na krótką chwilę powalony, jeśli poniesie duże obrażenia, na przykład od eksplozji. Używanie ekwipunku umiejętności w koordynacji z sojusznikami jest kluczem do ucieczki. Świetnie. Zwycięstwo, moi mili. To jest samouczek, także spokojnie. Could Outlaws and Legends. Pytanie brzmi, który z was zostanie outlawem, który z was zostanie legendą? Obóz banitów. Możesz stąd rozpocząć nabat, aby zdobyć złoto. Ulepszaj swoich banitów profitami, broniami i kostiumami. Przyjmuj wyzwania, aby otrzymać dodatkowe nagrody, albo doszlifuj swoje zdolności w treningu. Po ukończeniu napadu będziesz mieć możliwość rozdzielenia swojego złota na wadze sprawiedliwości. Wesprzyj lud, aby zapewnić kryjówce więcej zasobów, lub zachowaj zyski, aby zwiększyć swój majątek. Zbadaj kryjówkę. Odwiedź sklep z profitami. Odwiedź sklep z bronią i ze strojami. Jak ja to mam odwiedzić? Bronia. A, dobra. Leszczynowy jastrząb. O, jastrząb z kości słoniowej. Chyba jest za... przedsprzedaż. Profity. To nie... A, sklep z profitami też tak samo. Mamy profity nawet, o proszę. No na razie niestety niczego tutaj nie kupię, bo nas nie stać. Także nawet nie będę czytał. Ale strasznie przycina czasami. Ukończ te wyzwania kryjówki, aby odblokować codzienne wyzwania. I ze strojami. Gdzie są stroje? Tutaj są ubrania. Wyposażono domyślnie dostępne. The Forest Lords. A, bo ja w ogóle kupiłem Hood Outlaws and Legends w edycji z pierwszym rokiem, także mam praktycznie coś tam niby więcej. Trzy sezon pasy w to wchodzą i coś tam jeszcze. Dobra, odwiedź wybór postaci. Ranga gracza. Ranga postaci. Czyli też będziemy mieli tutaj jakieś prestiże, tak jak w Dead by Daylight na przykład. By the way, ja Dead by Daylight na Twitchu streamuję, także zapraszam. Zdolność, bystry wzrok. Zdolność ku. Ekwipunek, błysk, zwiat, długi łuk. To sobie zostawię na kolejny odcinek, w którym chcę pokazać mechanikę każdej z postaci na online. Aj. Wszystkie cele prawie że powalone. Teraz chyba wszystkie. Chyba tak. Ukończ napad. A, on łukiem tak atakuje i kopniakiem, to faktycznie trochę słabo. W porządku, w takim wypadku to był taki krótki prolog do tego, czym jest ta gra. Wrzuć. O Jezus, nie trafiłem tam. Robin przerzuca materiał wybuchowy, który tymczasowo oślepia wszystkie osoby, które na niego patrzą. Dobra, w tym odcinku mieliśmy taki typowy, poświęcający prologowi treningowej misji, samouczku. A w kolejnym odcinku będziemy ukańczać napady poszczególnymi osobami. Dlatego dziękuję wam bardzo za uwagę w tym samouczku i do zobaczenia w pierwszym prawdziwym odcinku Hood, Outlaws and Legends. Do zobaczenia.